Cześć, witam wszystkich u siebie na kanale. Dzisiaj przychodzę z zamówieniem z Avonu UK oczywiście. Katalog numer 4. I teraz tak, zamówienie jest bardzo, bardzo małe, ale stwierdziłam, że pokażę Wam, bo jest dość ciekawe, bo mam praktycznie prawie same nowości. I mimo, że jest małe, to kosztowało 49 funtów. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, na co wydałam 250 zł, a jeszcze nie wydałam, bo część kosmetyków zwrócę. Chciałam je tylko przetestować, ale już Wam pokazuję. Do rzeczy. Pierwszą rzeczą, słuchajcie. Zamówiłam sobie cień do brwi, gdyż mam już taki jeden, ale dark brown, który aktualnie jest dla mnie za ciemny, no bo widzicie, rozjaśniłam troszkę włosy. Więc zamówiłam sobie soft brown. I powiem Wam, że ja ten kolor już znam, bo koleżanki moje zamawiały ten kolor i nie muszę się obawiać, że się nie sprawdzi, bo on jest przyjemnie chłodny, ten brązik. Bardzo fajny. Do takich właśnie odrobinę jaśniejszych włosów, ale nie blondynek. Ok. Chociaż blondynki też mogłyby używać. Nie, moja koleżanka jest blondynką i używa tego koloru soft brown i też bardzo ładnie wygląda, także co ja gadam. Ok. Dalej. Zamówiłam nowość, znaczy nowość, która będzie w piątym albo w szóstym katalogu. I wyszło kilka kosmetyków dla Nutra Effects. I to jest scrub, micelarny scrub ływcica. Ływcica to jest chyba z tym. Wiecie, taki składnik, który regeneruje skórę. I jest napisane, że jest bez alkoholu. Także ciekawe. Nie będę się zagłębiała w skład. Ciekawa jestem tylko konsystencji, bo chodzi mi o to, czy on ma granulki, czy nie ma granulek. A już Wam mówię. O, ale fajnie. Bardzo fajnie, bo ma bardzo, bardzo, bardzo drobniutkie drobinki, ale dość ostre, więc fajnie będą peelingować, a nie będą nam podrażniały skóry. Zresztą on chyba jest do sensitive skin, czyli do wrażliwej skóry i tak, więc nie będzie podrażniał, nie ma prawa podrażniać. Dobra, idziemy dalej. Słuchajcie, umyję tylko ręce. No i jestem. Jak już wiecie, wyjdzie w szóstym katalogu cała nowa linia kosmetyków z Distillery, czyli to jest linia wegańska, bez alkoholu, klinicznie testowana, bez alergenów i co? I bezzapachowa. Tu mam puder. Puder, aha, miałam sprawdzić, czekajcie, ceny. Bo chciałam Wam powiedzieć, ile zapłaciłam za cień do brwi, zapłaciłam 3,50 za scrub 2,10 tylko. Ja go kupiłam w troszkę tańszej cenie przedsprzedażowo. I powiem Wam, że ten puder ja zapłaciłam jakoś 11 funtów. Ale chciałam Wam szybko powiedzieć, ile on będzie kosztował. W pełnej cenie. No więc tak, puder będzie kosztował 16 funtów. Ja zapłaciłam 11,20. Wybrałam kolor najjaśniejszy z tego względu, że same możecie zobaczyć w tej gazetce, naprawdę ciężko stwierdzić, który kolor będzie pasował. A stwierdziłam, że jak będzie za jasny, to zawsze sobie przybrązowym brązerem, prawda? A jak będzie za ciemny, to już z tym nic nie zrobię. Więc wybrałam sobie najjaśniejszy kolor, już Wam pokazuję. I to jest tak, puder mineralny, powder foundation, czyli podkład, puder podkład. No mineralny, no wiadomo, on ma już w sobie, ma mieć krycie. Dzwonił mi telefon, oczywiście. Jak zasiadłam, to akurat ktoś dzwoni, jeszcze muszka mi tu lata. Pudełeczko prezentuje się tak, jest ono, tak jak się spodziewałam, papierowe. Na magnesik. W środku było zabezpieczone taką karteczką tutaj. Nie ma lustereczka, wiecie, no puder za 16 funtów to... No okej, jest faktycznie dość jasny, wezmę sobie troszeczkę na palec. No jest taki aksamitny, nie powiem, że nie jest bardzo aksamitny. Nie wiem, czy nie będzie za jasny, ale jak już mówiłam, trochę się najwyżej przybrązowię, no wydaje się dość jasny. Nie wiem, czy on będzie miał takie dobre krycie. W każdym razie, ja oczywiście te kosmetyki będę testować już tam w którymś kolejnym filmie. Dajcie mi tylko znać, aha, bo tego chyba się nie używa na podkład, nie? Czy na podkład, bo nie wiem, jak mam to przetestować, bo nigdy nie miałam takiego mineralnego pudru. Czy na podkład, czy po prostu na bazę, czy na taką skórę zwyczajnie pokremowaną, czy co? I czy korektor dać najpierw, czy potem? Chyba najpierw, nie? Bo to takie pudrowe jest. Korektor pod oczy w sensie. Dobra.
To jest to. I tutaj słuchajcie, jeszcze ten, tutaj w ogóle jest wszystko opisane w środku. Wiele, wiele informacji jest zawartych w środku, no ale to nic takiego istotnego. Dalej lecimy. Słuchajcie, ja zamówiłam całą dostępną po jednym z każdego serię, więc pudrek, to była pomadka, tusz do rzęs i cienie do powiek. I przez pomyłkę zamiast tuszu do rzęs przysłano mi dwie identyczne pomadki. Także kiszka, bo byłam bardzo, bardzo ciekawa właśnie tego tuszu do rzęs. No ale trudno, co zrobisz. Człowiek nie maszyna, pomylić się może. Więc jedyny plus tego będzie, że jedna dla mnie zostanie w braciście, a w następnym zamówieniu przyślą mi tusz brakujący. No, pomadka. Pomadka kosztowała, słuchajcie, mnie kosztowała 8,40, a ona będzie dostępna za 12 funtów. 12 funtów. Avonowe kosmetyki. Szok. Ale ogólnie, opakowanie wygląda bardzo ładnie, bardzo mi się podoba. Co do koloru, no to będziemy już testowały, jak to będzie na ustach. Wziąłam taki ciemniejszy odcień, bo ale mocno ciemny. Ładne ma krycie, ma mocne krycie. Taki, no, ładny kolor. Taki dość neutralny, fajnie. Fajnie, że neutralny. Ok, to będziemy testowały. Jak to się będzie nam sprawowało na ustach. A ten puder, w ogóle on jest taki lekko świetlisty. Ciekawa jestem, czy on nie będzie, wiecie, wyświecał się tutaj w strefie C, ale to sprawdzimy. No tuszu niestety nie mam, a byłam bardzo ciekawa. W każdym razie tusz kosztował mnie 9,80, a będzie dostępny za 14 funtów. Czoteczka się wydaje taka ok. Nie wiem, na ile tutaj by ci widziały. Taka dość gęsto włochata, ale nie mam pojęcia, czy silikonowa, czy nie. Nie mam pojęcia z tego zdjęcia, nie jestem w stanie tego stwierdzić. Dobrze. I już przechodzimy do ostatnich dwóch rzeczy, którymi są cienie do powiek. Ja wam mówiłam, że nie będę zamawiała cieni, bo one są za drogie, ale stwierdziłam, ja za nie nie będę płacić, ja po prostu zwrócę. A bardzo, bardzo chcę mnie przetestować. I słuchajcie, wziąłam dwa kolorki. Powiem wam, że tutaj, gdzie te cienie są pokazane, bo jest tylko taki jakby, tylko tyle jest pokazane i też nie byłam w stanie stwierdzić, które są błyszczące, które matowe, ale teraz widzę, że ja wzięłam właśnie ten najcieniejszy brąz, żeby sobie zrobić tutaj na zewnątrz i on jest matowy i wzięłam też taki fiolecik, któryś z tych, zaraz wam pokażę, i on jest taki lekko błyszczący, więc trochę nie trafiłam, bo chciałam tym fioletem sobie tutaj, wiecie, w załamanie, a tym brązem tutaj, ale no nie wiem, coś pokombinujemy, coś wymyślimy. Ogólnie cienie, ja zapłaciłam 7 funtów za jedną sztukę cienia, a będą one kosztowały 10 funtów. Jeszcze był tutaj w tej serii pędzelki, a ja pędzelków nie zamawiałam, bo ja pędzelków nie potrzebuję, więc tych pędzli nie zamawiałam. Przejdźmy już do cieni, chcę wam pokazać i ogólnie tak, jak wam mówiłam o tych kosmetykach w przeglądzie katalogu ostatnim, to Kinga z kanału The Emerald Eyes, a w ogóle Kinga jest bardzo fajna. Słuchajcie, ja wam w ogóle tutaj w opisie pod filmem napiszę nazwę jej kanału. Jest bardzo fajna dziewczyna i ona też mieszka w UK i powiem wam, że tyle rzeczy, co ona już mi podpowiedziała i które u niej podpatrzyłam, to super, jest niezastąpiona, jest bardzo fajna, także sobie zerknijcie do niej. No ale wracając do tematu. Kinga mi napisała w komentarzu, że te cienie są droższe od Huda Beauty. I tak jak się zastanowiłam, to faktycznie Huda Beauty, wiecie, jak ma te małe paletki, takie te diamenciki, w których jest 9 cieni, one u nas w UK kosztują 25 funtów, czyli jakieś około 125 zł. No i za jeden cień tam średnio wychodzi 14 zł za jeden cień, a tutaj za jeden cień wychodzi 50 zł. Szok. To jest cena dla mnie z kosmosu. Nie wiem, po ile one będą w Polsce te kosmetyki, jestem bardzo ciekawa. Ale tutaj są bardzo, bardzo drogie. No i teraz tak. Też było w środku ten papierek. Więc to są te dwa cienie brązowe i fioletowe. I jeszcze zastanawiam za 50 zł, co oni tam wsadzili. Więc zanurzmy palce w tym luksusie. Sprawdzimy. Brąz jest matowy. A ten fiolet jest taki lekko satynowy, powiedziałabym. Może nawet się nada tutaj w załamanie, bo nie jest bardzo mocno perłowy. Jest lekko satynowy. Tak one wyglądają na palcu. Kolor nie powiem, że są ładne, no ale za 50 zł jeden cień. I to są malutkie, to nie są, że jakieś ogromne. Wiecie, to jest ile on tutaj waży? 2 gramy. Dobra, zobaczymy tutaj na ręku, czy coś. Wiecie, ja nie oceniam cienia po słuchu, ja wam chcę tylko pokazać, jak ten kolor wygląda. No i ten fioletowy, jak to fioletowy, właśnie taki jasny chciałam w załamanie.
a tym sobie przyciemnić kącik i coś tam będziemy kombinować, żeby sprawdzić, jak te kosmetyki wyglądają na twarzy, bo jestem mega ciekawa, jak one będą się prezentowały za takie grube pieniądze, więc to już luksus, nazwałabym to już po prostu luksusem. Dobra, i to już wszystko z mojego zamówienia. Jak widzicie, bardzo mało, ale myślę, że dość ciekawe produkty. Żałuję tylko, że no tuż do rzęs do mnie nie dotarł. Zamówienie było małe, bo w ogóle żadna z moich znajomych nic nie zamówiła w tym miesiącu. W następnym już będą zamawiały, więc będzie większe, no ale tutaj niestety, okej, już gadam bez sensu. Dobrze, żegnam się z Wami i widzimy się już niedługo w następnym filmiku. Pa!